Serwus! Dziś na obiad polecam pieczone pulpety w sosie grzybowym z makaronem. Witaj na kanale Krychu Gotuje. Do pulpetów potrzebować będziesz 0,5 kg łopatki wieprzowej, 0,5 kg karkówki wołowej. Kontrolę jakości sprawdza Lucy. Ocena? Bardzo dobre mięso mielone. Teraz doprawiamy 1 łyżka soli, 1 łyżka pieprzu i do lodówki na 24 godziny. Pulpety przygotowuję z 0,5 kg mięsa mielonego. Drugą część wykorzystałem do przygotowania faszerowanej cebuli, przepis w poprzednim odcinku. Dodaję jeszcze 2 łyżeczki papryki słodkiej, 1 łyżkę suszonego rozmarynu i 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej. Teraz wszystko dokładnie wystarczy wymieszać. I czas na pieczenie. Do żaroodpornego naczynia kładę kilka gałązek rozmarynu, kilka ząbków czosnku, kawałek chili. Wszystko skrapiam oliwą z oliwek. Formuję niewielkiej wielkości pulpety. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza. Po 25 minutach wyłączam grzanie i trzymam pulpety jeszcze przez 25 minut. Lub wrzucam je do sosu grzybowego. Przepis na sos grzybowy jest na kanale. Do upieczonych pulpetów dodaję jeszcze marchew oraz ugotowany makaron. Na koniec dodaję jeszcze sos grzybowy oraz natkę pietruszki. Życzę smacznego i do następnego gotowania.